Zapomina. Tak, zapomina się, jak się po prostu pisze. Ja mam to samo. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo mi. Dziękuję bardzo. Dla Lucyny. Wtem dzwoni dzwonek u drzwi. Brat Tadeusza trzyma w wyciągniętym ręku jeden wątły kwiatek. Ojciec serdecznie poklepuje brata po plecach. Dobrze, że jesteś, brat. No cześć, stary byku, emeryturka, co? Nie trzeba wstawać do pracy, co? A ja zapierdalam od rana. A co my tutaj mamy? Patrzy łakomie na stół. Szyneczka, co? Śledzik, wódeczka. No, to brat, świętujemy 100 lat! Cała trójka siada do skromnie zestawionego stołu. Ula dyskretnie obserwuje ojca. Tadeusz nakłada ręką śledzia na talerz. Córka pospiesza mu z pomocą i podsuwa widelec. Tadek, przydałoby ci się sanatorium, mówi brat. No, stary, załatw sobie. Wpadałbym częściej do ciebie, ale wiesz, praca. Praca, rzecz święta. Ojciec odgryza kę z kanapki, krzywi się, wypluwa na talerz. Tadek, co ty, zwariowałeś? Niech wuj się nie przejmuje. To się rzadko zdarza, nic się nie stało. Ale brat milczy i podejrzliwie spogląda na Tadeusza. Po chwili ojciec Uli mówi. Siku, siku. Córka przypomina mu drogę do jego łazienki i staje na straży. Poradzisz sobie? Tak, tak. Tymczasem w pokoju brat wstaje od stołu. Ula, co jest z ojcem? Świra ma? Szepce konfidencjonalnie. Ja już muszę lecieć. Książka Usypiając Ojca jest beletrystyczną opowieścią o życiu, o śmierci, o godności ludzkiej. Przełamuje wszelkie stereotypy myślenia o chorych na Alzheimera. Wzrok mój na dłużej zatrzymał się na wielkim metalowym pojemniku na skraju osiedla, przeznaczonym do wrzucania do niego niepotrzebnych ubrań. Co dalej z nimi się dzieje? Tego nikt nie wie, bo tylko niektóre należą do PCK. Reszta? To chyba ściema i korzystają na tym handlarze używaną odzieżą. Obok zielonego pojemnika stał czarny, plastikowy wór. Po śmietnikach nie chodzę, ale ten wór przyciągnął moją uwagę. Wcale nie pomyślałam sobie, że to pozostawił ktoś leniwy, komu nie chciało się po kolei wyrzucać rzeczy do pojemnika. Pomyślałam, że ten ktoś chciał, żebym do niego zajrzała.